Miło Państwa powitać na konferencji Ruchu Palikota. Przedstawię posłów, którzy ze mną występują. Pan poseł Piotr Chmielowski i pan poseł Michał Gabaciński. Ja sobie pozwolę na z góry, przepraszam, lekko przydługi wstęp. Chciałem powiedzieć dzisiaj o pewnym pojęciu, które staje się już bardzo pojęciem archaicznym i niemodnym, żeby nie powiedzieć, że wyświechtanym. Takim pojęciem jest słowo przyzwoitość. Otóż dzisiaj z ogromnym zdumieniem stwierdziłem, że premier Donald Amber Tusk zachował się nadzwyczaj przyzwoicie. Mianowicie w momencie, kiedy było głosowanie nad naszym projektem ustawy o finansowaniu partii politycznych, pan premier Donald Tusk wyjął kartę do głosowania i nie brał udziału w głosowaniu. Domyślam się, że stało się tak dlatego, że pan premier przypomniał sobie, że kilka lat temu sam taki projekt zgłaszał jako projekt Platformy Obywatelskiej. Bo to Platforma Obywatelska kiedyś mówiła, że partie polityczne nie powinny być finansowane z budżetu państwa. No niestety muszę z żalem powiedzieć, że reszta Platformy Obywatelskiej z wyjątkiem nielicznych posłów już o przyzwoitości zapomniała, a na pewno zapomniała o słowach swojego lidera i zagłosowała po raz kolejny przeciwko projektowi o finansowaniu partii politycznych nie z budżetu, tylko z dobrowolnych darowizn obywateli. To się politykom w głowie nie mieści, że ludzie mogliby decydować o tym, na którą partię dają pieniądze. Kolejne przyzwoite zachowanie już w ogóle nie wzbudziło mojego zdumienia, bowiem jest zgodne ze wysokimi standardami Ruchu Palikota. Otóż obecny tutaj poseł Piotr Chmielowski nadzwyczaj honorowo i przyzwoicie zrzekł się immunitetu. Zrzekł się, chociaż nie musiał, sprawa, która tego dotyczy, absolutnie nie tego nie wymagała. Natomiast Ruch Palikota jest za znaczącym ograniczeniem immunitetu, w związku z tym logiczne jest, że nie będziemy się za immunitetami chronić. Za to w innym głosowaniu pan poseł Pięta, to jest nasz bohater od dłuższego czasu, już nie zachował się godnie i przyzwoicie. Nie dość, że nie zrzekł się immunitetu, to jeszcze po głosowaniu pokazał gest Kozakiewicza, proszę. Oto pan poseł Pięta, to jest godne zachowanie reprezentanta narodu, jednego z 460 przedstawicieli Sejmu Polskiego. No i na koniec jeszcze trochę tej przyzwoitości muszę pomęczyć Państwa. Nieprzyzwoicie i niehonorowo zachowuje się minister Jarosław Gowin, bo nie podaje się do dymisji. I opowiada nam, że nic się nie stało, chociaż wszyscy widzimy, że wymiar sprawiedliwości już spadł na samo dno. Przyzwoicie natomiast zachował się prokurator generalny Andrzej Seremet. Co prawda po czasie, ale lepiej późno niż wcale, przyznając, że Ruch Palikota już dawno złożył projekty ustaw naprawiające ustrój sądów i prokuratur. Nieprzyzwoitym jednak jest to, że minister Gowin ani rząd Platformy z tych rozwiązań nie chcą skorzystać. Leżą gotowe rozwiązania, pozytywnie zaopiniowane przez prokuratora generalnego. No jednak, ponieważ jest to autorstwa Ruchu Palikota, to rozumiem, że będziemy dalej obserwować kolejne prowokacje i patrzeć na kolejnych sędziów, którzy w sposób skandaliczny zaniżają poziom polskiego sądownictwa. No, taka to jest właśnie rzeczywistość i to słowo przyzwoitość, jak widać, już traci kompletnie swoje znaczenie i wagę. Oddaję głos moim kolegom, najpierw poseł Kabaciński na temat tych naszych propozycji. Dziękuję bardzo. Tak powiedział kolega, rząd, a raczej opinia rządu na temat nowego projektu Ruchu Palikota, który zmieniałby odpowiedzialność prokuratorów, zmieniałby powoływanie zastępców prokuratora generalnego i zmieniałby całkowicie na nowo i uzdrowił prokuraturę w Polsce. Jest to opinia negatywna. Ja naprawdę nie wiem, co z taką opinią zrobić. Nie wiem, dlaczego jest taka duża rozbieżność. Prokurator generalny mówi, że te zmiany są konieczne i cieszy się, że Ruch Palikota dąży do uzdrowienia polskiej prokuratury, natomiast rząd przedstawia całkowicie odmienne stanowisko. Czy to jest związane z tym, że nie ma woli zmiany w polskiej prokuraturze? Nie wiem. Czy to jest pewnego rodzaju przykład celowego działania, bo może uzdrowienie prokuratury spowodowałoby, że te rządy by szybciej się skróciły. Ja przypomnę, jak już
kilkukrotnie Państwu przedstawiałem, ruch Palikota złożył jakiś czas temu zmianę o KRS-ie. Zmianę, która powodowałaby, że każda osoba, która będzie chciała zarejestrować spółkę, będzie musiała przedstawić oświadczenie o niekaralności, oczywiście z określonych przestępstw, to przestępstwa w dużej mierze na charakterze gospodarczym. Ruch Palikota również złożył projekt zmiany o prokuraturze. W tej ustawie również mamy nowe propozycje, jawność postępowania dyscyplinarnego, o którym tak bardzo głośno było podczas debaty Amber Gold. Ruch Palikota teraz jeszcze złożył ostatni projekt, kodeks postępowania karnego, zmiana postępowania i wprowadzenia sędziego postępowania przygotowawczego. My naprawdę już nie wiemy. Nie wiemy, w jaki sposób wpłynąć na Jarosława Gowina, na premiera Donalda Tuska, żeby zareagowali. Stała się rzecz straszna, wybuchła afera Amber Gold, wiele osób jest poszkodowanych, nic się z tym nie robi, a przypomnę Państwu, że dzisiaj głosowaliśmy na zmianę prawa zgromadzenia. Ta ustawa była zaproponowana już kilka dni po tym, jak mieliśmy wydarzenia 11 listopada. Nie rozumiem, dlaczego już ponad półtora miesiąca od wybuchu afery Amber Gold nikt nic nie robi z polskim wymiarem sprawiedliwości. Czy jest to celowe? Nie wiem, stawiam takie pytanie i z chęcią chciałbym uzyskać odpowiedź. Niestety, znając realia polskiej polityki, takiej odpowiedzi nie uzyskam. Proszę bardzo, pan poseł Piotr Chmielowski. Proszę Państwa, ja reprezentuję taki pogląd, że każdy człowiek musi odpowiadać za to, co robi. To znaczy, to co zrobił, czy co powiedział, musi być w pełni świadomy tego, co robi i za to odpowiedzieć, jeżeli przychodzi odpowiedni moment. Ja zrzekłem się immunitetu w sprawie cywilnej. Nie mogłem tego zrobić wcześniej, dlatego że artykuł 105 regulaminu Sejmu mi tego nie umożliwił. Więc przeszliśmy całą procedurę, zrobiłem to dzisiaj na mównicy. I uważam, że w ten sposób powinniśmy postępować wszyscy. Otóż immunitet broniący nas, posłów, przed odpowiedzialnością w sytuacji, kiedy zrobiliśmy coś, co może uchodzić za występek, przestępstwo, naruszenie prawa, nie powinien nas chronić. W ten sposób wychowuje również swoje dzieci i uważam, że tak powinniśmy postępować wszyscy. Nie chcę się odnosić do wcześniejszego głosowania, to znaczy tego, w którym wystąpiono o uchylenie immunitetu posłowi Pięcie, ale proszę zwrócić uwagę na różnicę standardów. Ja, przychodząc do ruchu Palikota, swoje standardy, własne standardy przekazałem nam wszystkim i w ten sposób wszyscy będziemy zawsze postępować. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Czy są jakieś pytania? Mam pytanie, dlaczego uważacie, że minister Gowin powinien podać się do dymisji? Premier mówi, że jego działania w sprawie sędziego Milewskiego były energiczne i sprawne. Dziękuję. Nie, to jest oczywiście jakaś chyba wypowiedź z gatunku żartobliwych. W każdym państwie jest tak, że za konkretny resort politycznie odpowiada dany minister. Jeżeli w resorcie sprawiedliwości dzieją się tak drastyczne i fatalne rzeczy, jakie się dzieją w tej chwili, to nie ma wątpliwości, że politycznie za to odpowiada minister Jarosław Gowin. Oczywiście odpowiedzialność poszczególnych sędziów za zaniechania, czy ostatnio sędziego za to, że wręcz dał się manipulować polityką, choć potem się okazało, że to nie politycy, a to nie ma przecież znaczenia. To jest zupełnie osobna sprawa, tam będzie można wyciągnąć odpowiedzialność dyscyplinarną. Ale w przypadku Jarosława Gowina mówimy o odpowiedzialności politycznej za to, co się dzieje w jego resorcie. Przypominam do znudzenia kasus ministra sprawiedliwości, który podał się do dymisji tylko dlatego, że w jednej z celi doszło do samobójstwa. To jest standard, wysoki europejski standard zachowania się polityka. To, co uprawia minister Gowin, zrzucanie odpowiedzialności na swoich podwładnych, to jest po prostu skandal. Jeśli mogę jedno zdanie. Proszę bardzo. Właśnie kompetencja Jarosława Gowina wyraża się w tym, że ponad 3 tygodnie temu powiedział, że należy zmienić KRS.
ustawę o KRS-ie i zmianę postępowania w przypadku rejestracji spółek. Do tej pory nie mamy nawet założeń tej ustawy, już nie mówię o gotowym tekście. Nam to zajęło 24 godziny, więc naprawdę mówienie o tym, że Jarosław Gowin jest osobą kompetentną na tym stanowisku, no jest po prostu śmieszne. Dziękuję bardzo, jeżeli to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne konferencje.